Awantura o kasę to polski teleturniej emitowany w latach 2002-2005 w telewizji Polsat, prowadzony przez Krzysztofa Ibisza. W grze brały udział trzy drużyny. Niebieska, zielona i żółta w pierwszym etapie oraz tzw. mistrzowie w finale, których celem była obrona loży. A w przypadku wygranej ekip kolorowych, detronizacja i gra w słynnej loży mistrzów. W dyskusjach na różnych forach internetowych, od Facebooka, po Twittera, na pytanie, jaki jest twój ulubiony teleturniej, najczęściej padają odpowiedzi. 1 z 10, milionerzy, koło fortuny, familiada oraz awantura o kasę. A w czasach, kiedy Polska miała tylko 4 formaty teleturniejowe, na pytanie, którego formatu najbardziej ci brakuje, awantura o kasę zawsze wygrywała zestawienia. Skąd właściwie fenomen tego teleturnieju? To proste. Był dynamiczny, miał rywalizację drużyn, wprowadzał jak na tamte czasy rewolucyjne zastosowanie VAR-u, posiadał poza dozą wiedzy licytację, był strategiczny i po prostu wciągający. Coś w pewnym momencie jednak poszło nie tak i Polsat zakończył emisję programu na początku 2005 roku, zastępując go potem innym, rodzimym formatem Gra w ciemno. W tym odcinku skupię się jednak na tym, dlaczego według mnie awantura o kasę zakończyła swój żywot i nie jest formatem ze stażem powyżej 20 lat. Zapraszam na nową serię 5 powodów, które. Powód pierwszy. Edycja studencka. 3 września 2004 roku ATM Grupa postanowiła nieco zmodyfikować awanturę o kasę i postawiła na rywalizację studentów. Na papierze wyglądało to całkiem nieźle, ale tu słowo klucz na papierze. W praktyce dostaliśmy sztucznych kibiców, a nie jak to było w poprzedniej wersji zwykłą publikę. Sami studenci nie należeli do orłów strategii, z czego niestety większość odcinków kończyła się albo śmiesznie niskimi kwotami startowymi typu 4200 zł, albo kompletem pieniężnym w postaci 15 tysięcy. Producenci próbowali przywrócić stare studio i rywalizację normalnych drużyn, ale udało się to jedynie na 4 odcinki. A ostatni odcinek przeszedł do historii jako ten, który Ibiszowi odwaliło i dołożył sporą kwotę do puli ostatniego pytania. W ramach ciekawostki dodam, że kapitanem ostatniej drużyny walczącej z mistrzami był Piotr Łoboda, który niedawno grał chociażby w Wabank czy 1 z 10. Na plus edycji studenckiej wyróżniało się jedynie nowe studio, które osobiście mi się nawet bardziej podobało niż to stare. Ale na tym właściwie plusy się kończą. Poza tym, więcej drużyn z Wrocławia. Polsat wytrzyma. Powód drugi. Zmiana godziny emisji. Awantura o kasę była emitowana w pierwszych odcinkach w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 19.15. Ktoś by zapytał, co za słaba godzina, w końcu wtedy konkurują z wiadomościami. Oczywiście to się zgadza, nie zmienia jednak to faktu, że nadal to prime time i wtedy, zwłaszcza w 2002 roku, ludzie zasiadali do telewizora obejrzeć ten teleturniej. Te godziny emisji utrzymywały się dość długo, bo aż do grudnia 2003 roku. Niestety 2004, jak się później okazało, to ostatni pełny rok dla formatu był killerem, a właściwie grabarzem. Emisję teleturnieju przeniesiono z poniedziałku, środy i piątku na poniedziałek o 20.10 i niedzielę między 17 a 17.30. Co nawet w dzisiejszych czasach wygląda na absurd. Od wiosennej ramówki AWOK przyszedł na weekendy o godzinie 17.30, co nie ukrywajmy, nie jest odpowiednią godziną do oglądania telewizji. Później Polsat starał się na nowo walczyć o nieco większą publikę i usytuując go na jeden odcinek tygodniowo w piątki o 19.10, ale na niewiele się to zdało i zakończono emisję teleturnieju. Powód trzeci. Fatalne drużyny mistrzowskie. Awantura o kasę miała swój prime, kiedy do gry weszli tzw. arcymistrzowie. I choć w dzisiejszych czasach częściej mówi się, że byli mocno ciągnięci za uszy przez produkcję, to w tamtych czasach nie było to tak zauważalne, ponieważ mało kto miał internet, a co dopiero mowa o jakichś forach, nie wspominając o social media, które wtedy nie istniały. I od tamtego momentu było coraz trudniej ze znalezieniem kogoś, kto był przynajmniej dwa razy w loży mistrzowskiej. Ba, od momentu drużyny arcymistrzów było tylko 8 drużyn mistrzowskich, które zagrały więcej niż 5 razy w loży. Dla porównania przed arcymistrzami było 5 takich drużyn. I tutaj zrodzi się pytanie, zresztą słuszne, ale po arcymistrzach było więcej drużyn, prawda? No i odpowiadam, niby tak, ale jak się sprawdzi wyniki procentowo, to już nie jest tak kolorowo. Drużyna arcymistrzów była 21 drużyną mistrzowską. Co oznacza, że wcześniej było 5 drużyn na 20. Daje nam to 25%. Tam było 8 takich drużyn na 44, co w procentach daje 20%. Interpretacja wyników wygląda teraz inaczej, prawda?
W moim odczuciu po odejściu arcymistrzów były tylko dwie drużyny, które miały potencjał na przebicie w wyniku drużyny pana Dariusza Dydy. Pierwsza to drużyna pana Andrzeja Nowickiego, która o ironia też miała 10 200 zł na start, której plan zepsuł ich ostatni odcinek, w którym kapitan tłumaczył się nie swoimi kategoriami. Oraz oczywiście drużyna pana Mieczysława Kupidury, której największym problemem była kwota startowa, a to była śmiesznie niska, bo wynosiła zaledwie 6400 zł. Oraz mocny konkurent w ich ostatnich odcinkach. Tak, nie wymieniłem ostatnich mistrzów z edycji studenckiej, ponieważ dla mnie był już to ostateczny skok na oglądalność Polsatu i ATM-u i chęć wykreowania na siłę takiej ekipy, jak widać, nie wyszła. Powód czwarty, mocne skrócenie odcinków i licytacji. Awantura o kasę miała 208 odcinków, jej pierwszy odcinek trwał 55 minut, bez reklam. Co było absolutnie nie do przyjęcia, forma była za długa, a same licytacje czerstwe. Ale że to był ich początek i sami uczestnicy nie do końca wiedzieli, z czym to się je, usprawiedliwiam. Następnie teleturniej trwał te standardowo od 45 do 50 minut, co było już dobrym wynikiem i takim idealnym dla tego formatu. Licytacje, gdy były ciekawe, trwały dość długo, ale wciągały. Problem pojawił się przy zmianie godziny emisji na niedzielę po 17, kiedy to skrócono odcinki do 40 minut, a same licytacje były bardzo szybkie, a Ibisz nie czekał już praktycznie na drużyny. A tekst po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci mówił szybciej niż Grzegorz Lato pijący setkę w 3 sekundy. Absolutnym dobiciem awoka była, a jakże, edycja studencka, której odcinki skrócono do 35 minut, gdzie nie było już przedstawienia drużyn, licytacje były w totalnym speedrunie, a same ekipy nie ogarniały gry. Na koniec tego wywodu przedstawię Wam przykład typowej licytacji z początku, środku i edycji studenckiej awoka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Żółci 300. Żółci 300. 400 zieloni. 400 zieloni. 500. 500 niebiescy. 500. Żółci 600. Zieloni 600. Żółci. Zieloni 700. Zieloni 700. 800. Proszę. Żółci 1000. Żółci 1000. 1100. Proszę. 1300 zieloni. 1500. 1300 już mam. Już mam. 1500. 1500 żółci. 1600 niebiescy. 1800 zieloni. 1800 zieloni. 1900. 2000 żółci. I jest 2. 2 żółci po raz pierwszy. 2400. 2500 zieloni. 2600. 3000 zieloni. 3. Babak żółci. Babak żółci. Proszę. Po 200 zł z konta trzech drużyn i słucham Was. Niebiescy 500. Niebiescy 500. 500. 600 zieloni. Żółci 1000. Żółci 1000. 1100 zieloni. Niebiescy 1200. 1200 niebiescy. 1500 zieloni po raz drugi. 1400. 1500. 1600 niebiescy. 1800 zieloni po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedaż. 4400 zł w puli, zieloni odpowiadają. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczo. Ustroń 300. Ustroń 300. Kraków 500. Kraków 500. Wrocław 1000. Wrocław 1000. Kraków 2.
2000 od Krakowa tam, proszę. Dwa sto ustroń przebili. 200 po raz drugi. 2200 Wrocław. 2200 Wrocław. 200. Mam już? 2300. 2300 Kraków. 2400 ustroń, każdy chce odpowiedzieć. 2500. 2500 z Wrocławia przyjąłem. 2600 z Ustronia. Wrocław Babank. Wrocław Babank. Powód piąty, Polsat. Powód być może dla niektórych abstrakcyjny, ale Słoneczna Stacja to jednak prywatny nadawca, który działa jak korporacja. Nie trzyma programów na lata, a raczej pozbywa się ich po krótkim okresie bez żadnych skrupułów. Gdyby awantura o kasę była emitowana do dzisiaj, to w listopadzie skończyłaby 21 lat, co oznaczałoby, że byłaby najstarszym formatem Polsatu emitowanym do dzisiaj. Tak, dobrze słyszycie, gdyby Polsat trzymał awanturę do dzisiaj, byłby to najstarszy format u Solorza. Generalnie rozrywkowe formaty w Polsacie nie utrzymują się dłużej niż 5 lat, a wyjątkami są właściwie tylko Taniec z Gwiazdami i Twoja Twarz Brzmi Znajomo, które w tym roku skończyły 9 lat. Na dobicie powiem, że w tej chwili jedynym formatem nie będącym wydarzeniami czy serialem, który utrzymał się dłużej niż 10 lat na wizji, jest Ewa Gotuje. A zatem trzeba przyjąć do wiadomości, że Polsat to nie telewizja polska i nie ma sentymentu do formatów rozrywkowych i szybko się ich pozbywa, stąd taki awok nie wytrzymałby dłużej niż te 8 lat na antenie. Dziękuję, to by było na tyle. Zachęcam do sekcji komentarzy, gdzie możecie napisać, jakie wy widzicie powody, dla których awok upadł, czy widzielibyście z powrotem ten format oraz jeśli tak, to kiedy miałby być emitowany i czy byście coś w nim zmienili. Zapraszam również na Melonawkę, mój serwer discordowy, link będzie w opisie albo w przypiętym komentarzu, zobaczymy, gdzie dyskutujemy na różne tematy, a w tym roku serwer obchodzi swoje 5-lecie, więc tym bardziej zapraszam. To by było na tyle, zachęcam do subowania kanału, łapkowania w górę filmu i udostępniania go znajomym. Trzymajcie się, na razie, cześć!